W dalszym ciągu jesteśmy w obrębie, proszę Państwa, Stadionu Narodowego, Rondo Waszyngtona, ale tak mówimy, że w obrębie, że prawie, że dookoła. Dlaczego? Dlatego, że mówimy na temat iglicy. Na przykład Pałacu Kultury Stalina i Lenina, iglica, prawda? Która ściąga ruskich, jak to się mówi. No lepiej nie wywoływać może wilka z lasu, bo jeżeli by chodziło tutaj o szpiegów komunistycznych, prawda? NKWD, ITP, no to straszne, bo Polska ponoć jeszcze jest podsłuchiwana, podglądana, no nie wiem na ile podglądana, na ile podsłuchiwana, ale jadą rowery, proszę Państwa, prosto z Pragi południe. Jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem. I tutaj przy rondzie Waszyngtona, do którego się zbliżamy, dzieją się różne rzeczy, proszę Państwa. Jakbyście Państwo tak usiedli tutaj na ławeczce, to można wypocząć też, ale tu smród, ten dym rakotwórczy, ten hałas, ten huki, pomimo że to 9 godzina, ale proszę Państwa, jadą do pracy, jadą do pracy. I są korki i nie tak łatwo jest dojechać, może prędzej właśnie dojść. A zwłaszcza, że jak te tramwaje stoją, no najbardziej na Wochenende w piątek stoją, straszne rzeczy się dzieją. Proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. U nas ciągle coś się dzieje, proszę Państwa. Ciągle coś się dzieje. Dlatego też, no, korzystamy z pomocy Elki Wiercielki. Proszę Państwa, jest taki kanał w internecie Wiercielka. Zapraszamy, zapraszamy. Wiercielka. Elka Wiercielka. Wiercielka lub Elka Wiercielka. Zapraszamy Państwa serdecznie do kanału Elka Wiercielka lub do kanału Wiercielka, który pokazuje, jak to wszystko jest w ruchu, jak to wszystko musi być w ruchu, że bez ruchu nie ma życia. Państwo zobaczą, jak dużo ludzi biega tutaj w Parku Skaryszewskim. Zaraz Państwo to zobaczą. Na rowerach jeżdżą, bo oni myślą, że więc, wiesz, kręcenie nogami to coś znaczy. Raczej chodzenie, nawet może nie bieganie, ale chodzenie. Ale wiesz, jak diabeł uparty, no to będą biegać, jak diabeł uparty, to będą na rowerze jeździć. Państwo zobaczą, że Polskę zamienili, bo to jest Polska, Stadion Narodowy Rondo Waszyngtona, Polskę zamienili w Kubę, czyli kraj więzienniczy, czyli kraj trzeciego, czy tam może nawet i czwartego świata. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mówimy o przesądzie. Przesąd i ciemnota. Przesąd i ciemnota. W naszym kanale Elka Wiercielka, proszę Państwa. Wiercielka. Wszystko dzisiaj na temat przesądu, zabobon, proszę Państwa. I ludzie zawsze byli na to wrażliwi, głodni zabobonu, przesądu, przesady, dziwów, duchów, zjawów. No to właśnie dlatego uwierzyli w tę duszę nieśmiertelną, bo tak naprawdę to duszą jest człowiek. Biblia uczy i tam, jak to mówią, po śmierci dupa nie wierci. Proszę Państwa, to jest fakt, ale że żadnej duszy tam nie ma, bo duszą jest człowiek. Dusza to już jest człowiek. Dzisiaj o przesądzie. No oczywiście, że dusza i przesąd to dwie rzeczy pokrewne tutaj. Coś już za plecami stoją dwa rowery, już dziaminizm. Proszę Państwa, ale jak idą Świadkowie Jehowy, też jest dziaminizm, bo mohery strasznie muszą to wszystko wziąć na języki. Albo nawet i kamieniami dziewczynki rzucały pod suwałkami. Różne są reakcje, dzieje się. Oby działo się, proszę Państwa, pozytywnie dobrze. No, wyjaśniałyśmy tutaj, że Jahwe znaczy ten, który powoduje, że się staje, czyli że w sensie fenomenologicznym wszystko u Boga Jahwe jest w ruchu. Nawet w księdze Ezechiela jest prezentowany taki rydwan.
że organizacja stworzeń duchowych w niebie jest w ruchu i nawet gdy jest statyczna, nie porusza się, to jest przygotowana na szybki atak. No, niebiańskie siły egzekucyjne są przygotowane do szturmu. Właśnie Jackowski zapowiada w tym miesiącu, że ten koniec świata, że ta wojna, bo to widzicie Państwo, koniec świata ludzie wiążą z wojną, że będzie wojna. Nawet już w tym miesiącu mamy 21, 22, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Zapraszam.